Trwa Comics Wars, w trakcie którego swoją premierę miała Super Hero magazyn numer 2. I to jest numer 2, który równocześnie jest pierwszym numerem wydanym na papierze i od razu z wariantem okładek. Dzisiaj w trakcie Comics Wars można również spotkać redaktora naczelnego Michała Czarnockiego. Witam serdecznie. Cześć. Na początku takie ogólne pytanie, ponieważ to jest pierwsza edycja Comics Wars i co sądzisz o tym nietypowym festiwalu? No jest wesoło, kolorowo, chodzi dużo ludzi z różnej galaktyki, także mi się bardzo podoba, czuję się jakbym siedział w jakimś filmie. Okej, porozmawiajmy teraz o twojej pracy, ponieważ Super Hero Magazine to jest w ilu procentach twoja robota? Z tego co pamiętam, to numer pierwszy składał się w znacznej większości z tekstów twojego autorstwa. To może bez przesady, ale powiedzmy, że dużo pracuję i ciężko, żeby wam się podobało. Okej, pierwszy numer na papierze. Czemu pierwszy nie był na papierze? No, pierwszy to były takie początki, prawda, obwąchiwanie rynku. Tak naprawdę na papierze miał być dopiero trzeci numer, ale odezwał się do nas Olek, organizator Comics Wars, i w sumie stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobry moment, żeby już teraz wystartować z wersją papierową. Dołożyliśmy parę stron. W stosunku do tego, co było w sieci, dołożyliśmy wariant okładki i jesteśmy. Czy numer drugi również można przeczytać online, czy tylko określona część materiału? Jest online, trochę mniejsze niż to, co w papierze, no bo wiadomo, w papierze na naszą papierową premierę są dodatkowe rzeczy, natomiast jest pokaźny drugi numer też w sieci dostępny. Czy mogę spytać, jaki jest nakład w wersji papierowej? Słuszny. Dobrze, ponieważ jakby to wszystko wychodzi, wszystkie te pytania dążą do takiego najważniejszego. Czy faktycznie zapotrzebowanie na rynku polskim na tego typu magazyny, ponieważ znamy historię innych magazynów, które trwały jakiś czas, a potem jednak znikały z rynku polskiego? No, myślę, że to jest ogólnie przypadłość rynku prasowego. Jedne magazyny trwają dłużej, drugie krócej. No teraz jest czas. Jeśli nie teraz, to kiedy? Filmów jest multum, lecą non-stop w telewizji filmy o superbohaterach, lecą non-stop w kinach. Komiks ma się w miarę dobrze, więc próbujemy. Tak naprawdę czas pokaże, jak będzie. Na pewno wersja cyfrowa cieszy się dużym zainteresowaniem, natomiast czy będzie miało to przełożenie na wersję papierową? Na zainteresowanie wersją papierową to się okaże, bo tak naprawdę premiera wersji papierowej jest dopiero dzisiaj, natomiast jesteśmy dobrej myśli, mamy dużo fajnych, ciepłych opinii, także mamy też duży rozstrzał fanów, kupowali starsi, kupowali bardzo młodzi, kupowali rodzice bardzo młodym, kupowali studenci, różni ludzie, także zobaczymy, jak będzie dalej. Bo ja tutaj chcę rozwinąć też swoją wypowiedź, że to jest szczytny cel, bardzo fajne marzenie i jak najbardziej kibicuję tej inicjatywie. Tylko że jednak patrząc na doświadczenia, no nawet Akuku w pewnym momencie musiało zrezygnować, ale akurat to tam była trochę inna historia. Rozumiem, że masz dużo samozaparcia, żeby na drugim numerze nie kończyć. Jak najbardziej. My robimy Akuku do fanów. Akuku, jesteśmy, zapraszamy. Co można znaleźć w tym Super Hero Magazine? No, tytuł sugeruje tematykę oczywiście superbohaterską. No generalnie zajmujemy się komiksem o trykociarzach. Są komiksy polskie, są komiksy zagraniczne. Mamy tutaj Incognito i Lisa. Chłopaki są też dzisiaj tutaj obecni na konwencie. Dużo komiksów zagranicznych, trochę też o filmie, o serialu. Także pełen przekrój. Wszystko, co związane z komiksem superbohaterskim, można u nas znaleźć. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że dużą część poświęcasz właśnie tematyce polskiego rodzimego komiksu superbohaterskiego. No, nawet mamy takie założenie, zamierzamy w nim trwać, jak będzie, to się okaże, natomiast planujemy okładki nasze oddawać zawsze naszym rodzimym bohaterom. No, będą też wariantowe okładki, więc tam może być różnie, natomiast podstawowa okładka generalnie jest założenie, żeby byli polscy herosi. No, tak jak mówię, teraz jest czas na herosów. Trochę filmy go nakręciły, Marvela, no i bardzo dobrze. Więc i w Polsce, jak grzyby po deszczu, pojawiają się herosi. W sumie zaczęło się od Białego Orła, który tak troszeczkę przetarł szlaki, a teraz praktycznie non-stop pojawia się coś nowego, ciekawego. Znaczy, akurat tak
zahaczając o tematykę polskiego komiksu superbohaterskiego, to już myślę, że można doszukiwać się pierwszych komiksów superbohaterskich w postaci Orientmana, Wilku. Oczywiście to są parodie albo komedie, nie taki czysty, rasowy komiks superbohaterski. Zgadzam się jak najbardziej. Jakby Białego Orła postrzegam tutaj jako kogoś przetarł szlaki, dlatego że zrobił to na taką... Raz, że na takim dobrym poziomie i na takim profesjonalnym poziomie, no bo są obecni też w Empikach, no są obecni w ogólnej sprzedaży, więc jest to jak najbardziej taki poziom, że tak powiem, taki, który otworzył oczy innym zdolnym osobom w tym kraju, że warto próbować, tak? Więc to też jest dla nas sygnał, że warto próbować, tak? Jeżeli widać fajny polski komiks, który tam może nie wychodzi jakoś z taką częstotliwością jak komiksy Marvela, no ale też nie stoi za nim jakaś wielka machina, ale pokazuje, że jednak się da. Chłopcy cały czas mają samozaparcie. Biały Orzeł był bohaterem naszego pierwszego numeru. A teraz jest Incognito. Będą następni. Bo tutaj się okazuje, że Super Hero Magazyn jest strzałem w dziesiątkę. Z jednej strony podsumowuje dorobek polskich twórców, którzy w latach 90. wychowali się na TM Semikach i teraz realizują swoje marzenia. My też. I myślę, że ich akcje, ich praca również jest iskrą zapalną motywacją dla kolejnych twórców, także wydaje mi się, że będziemy obserwować pojawienie się kolejnych właśnie twórców. O, właśnie tutaj klient, musimy chwilę przerwać wywiad. Jest kolega. My sobie możemy rozmawiać spokojnie. No i wracając do tematu, no jest właśnie, mi się wydaje, taki pozytywny, bo to wszystko chodzi o realizowanie swoich marzeń. Wiemy, że tworzenie komiksów na rynku polskim to jest działanie tylko i wyłącznie hobbystyczne. Nie ma warunków, żeby robić na taką skalę jak właśnie wcześniej wspomniany Marvel, ale jednak ludzie robią. I tym bardziej cieszy fakt, że są ludzie, którzy wspierają ich działalność publicystyką. No ja myślę, że hobbystycznie owszem, ale jakby nie wygląda to źle, bo jest coraz więcej osób, które otwiera normalnie działalności, otwiera wydawnictwo, wydaje swoje rzeczy, także no rzeczywiście jest to hobby, jest to fajne hobby, jest to super hobby, natomiast może jakiś chleb z tego pieca będzie, no nie wygląda to tak źle, wydaje mi się, że im więcej tytułów, tym prężniejszy rynek. Wiadomo, że gdzie tam nam do Stanów Zjednoczonych za 100 lat pewnie dalej tego nie będzie, ale myślę, że wygląda to coraz lepiej. Pierwszy numer ukazał się w wakacje, jeśli dobrze pamiętam, jakoś. Jeśli ja dobrze pamiętam, to chyba w ostatnim tygodniu lipca, tak mi się wydaje. Czyli pół roku temu, prawie że, 5 miesięcy, czyli można określić, że będą 2 numery ze Super Hero Magazyn co roku? Na okładce napisany jest miesięcznik, dążymy do tego... Jesteśmy coraz bliżej formuły miesięcznika. No drugi numer tak naprawdę w sieci pojawił się na początku listopada, więc wersja papierowa pojawia się miesiąc później. Natomiast teraz już ciśniemy do przodu i na pewno trzeci numer będzie dużo, dużo szybciej niż drugi w stosunku do pierwszego. Taki mamy plan, żeby tuż po świętach się pojawić już z trzecim numerem. A jakie plany, jeśli możesz uchylić rąbka tajemnicy? No, planujemy olbrzymie nakłady, olbrzymią sprzedaż, wielki sukces, także to są nasze plany. Dużo polskich bohaterów, dużo zagranicznych. Mamy też naszego własnego superbohatera, który nazywa się Herman. Mruga do Was oczkiem z naszego logo. Pojawia się też na drugiej stronie, chociaż tak naprawdę udaje kogoś innego. Zapewne będzie pojawiał się na wariantowych okładkach w starciach z polskimi herosami. Takie mamy plany, także... A może i będzie coś z tego więcej. Zobaczymy. Jesteś bardziej za DC czy za Marvelem? W czasach TM Semik byłem za DC, dzisiaj jestem zdecydowanie za Marvelem. Superman zdjął majtki, ja zdjąłem Supermana z półki, o tak. Ale dalej bardzo lubię. Na tegorocznej Comics Wars oczywiście jest mnóstwo cosplayerów, więc takie na końcu pytanie, który kostium zrobił na tobie największe wrażenie? Największe wrażenie zrobił na mnie kostium Kapitan Ameryka Klocek Lego, ponieważ tak bardzo się tego nie spodziewałem, dlatego zrobił na mnie wrażenie. Spodziewałbym się tutaj wszystkiego i rzeczywiście było tu wszystko, ale Klocek Lego Kapitan Ameryka jest... O Jezu. Znaczy Pamperek Lego, nie Klocek Lego. Jak zwał, tak zwał. No bo cały czas się głowiłeś, jak tutaj siedzimy, w jaki sposób on wszedł po schodach, skoro nie może zginać nóg.
No rzeczywiście miał tam problemy, zginanie nóg jak zginanie nóg, ale tam, no może nie poruszajmy tego tematu, nie drążmy go głębiej, ale tam były inne kwestie bardziej problematyczne. I jeszcze na zakończenie bym prosił, żebyś przypomniał adres, gdzie można w internecie znaleźć Superhero magazyn. www.superhero.com.pl. Moim gościem był Michał Czarnocki. Dziękuję serdecznie. Dzięki, pozdrawiam.